O, kur... Co ja odwaliłem? Siedzę se i z nudów postanowiłem posprzątać piwnicę. Jak się okazało, nie stać mnie na taki wysiłek, więc odłączyłem rurę i samą końcówką łapałem muchy w pokoju, bo mnie wkurzały troszkę. Złapałem z 10 much takim sposobem, że bez ruchu siedziałem na kanapie, a włączyłem odkurzacz dopiero, jak rura była na tyle blisko, żeby się wciągnęły. I łapałem tak te latające śmietki. Ta zabawa mnie znudziła, więc zamiast oglądać Narkosa, postanowiłem zapalić szluga w pokoju. Ale żeby nie waliło, to cały dym wciągałem odkurzaczem. Oczywiście nie wpadłem na to, że ten dym wychodzi z drugiej strony i dalej wali mi w całym pokoju. Zastanawiałem się, co mogę jeszcze zrobić. Postanowiłem wsadzić moją końcówkę luloka i włączyć ssanie na poziomie zając. Co się od ja nie pawliło? Do rury zassał mi wora całego. I to gówno tak się wciągało, że nie mogłem wyjąć luloka, bo jaja go zablokowały. Zajebiście, że odkurzacz był na tyle daleko, że nie mogłem go od razu wyłączyć. I musiałem przejść kawałek, co kosztowało mnie cenne sekundy. I nagle poczułem ból jak 1000 skurczysynów. Tylko nie to, pomyślałem i włączyłem ssanie. Wyjmuję luloka i wora, ale coś było nie tak. Kurwiks, nie wiem jak, ale odkurzacz wciągnął mi jedno jądro. Wyrwał z moszny i wessał do tego szmaciurstwa. Ze łzami w oczach biegnę do starej w innym pokoju, z odkurzaczem i rozwalonym worem na wierzchu. I płacząc mówię, że nie wiem jak to otworzyć, a w środku worku jest moje jądro. Najpierw stara myślała, że beka, ale jak zobaczyła zachlapanego luloka, aż zbladła. Ręce tak się jej trzęsły przy wyjmowaniu worka z odkurzacza, że go rozjebała. I cały pokój był zajebany kurzem. Jego zawartość wyjebała się i rozsypała na całą podłogę. Szukamy na kolanach mojego jaja z mamą. Stara ciągle coś mówi pod nosem. I tu nagle wbija stary z roboty. Pyta się, co się tu odwatykaniło. Odpowiadamy chórem ze starą, żeby pomógł szukać jaja na ziemi, bo mi je wciągnął odkurzacz. Stary kek XD. Ale jak i on zobaczył mojego luloka z rozerwanym worem, dołączył do poszukiwań. Po 10 minutach jest kurwa. Wturlało się pod kanapę. Stara daje mi je do ręki, a ono całe ujebane kurzem. I wisi z niej jakaś nitka. Stary i ja ładujemy się do auta i na SOR. A mama została, bo musiała się wyżygać. Na pogotowiu lekarz prawie się zestrał z beki, jak mu powiedziałem, co się stało. Koniec końców udało się uratować sytuację. Nigdy więcej zabaw z odkurzaczem. Brak profitu.